Na drogi Dolnego Śląska wyjechały policyjne patrole, by monitorować bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Lista wykroczeń jest długa. Na jej czele jazda pod wpływem alkoholu. To tłumaczenie, jedno piwko, pani władzo, najczęściej to jest, a ja tylko króciutko tutaj te 100 metrów, bo ja do sklepu jadę, bo zakupy, ja coś zapomniałem, a tak faktycznie nic się nie stało, naprawdę. No nic się nie stało, wiele razy się nic nie stanie, ale nawet nie zdają sobie sprawy osoby, co się może stać. Nawet jadąc, oni nie będą sprawcami, a mogą wiele razy się przyczynić do jakiegoś nieszczęścia na drodze. Oprócz jazdy na podwójnym gazie, do najpoważniejszych i najczęściej popełnianych wykroczeń należy nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze. Trzy pomiary wykazały przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Kierowca został zatrzymany. Chyba można się tyle rozpędzić, samochód nie jest stary. No, tak, tak. Proszę pana, 200-300 zł, 6 punktów karnych. To jest pierwszy miesiąc 30, 7 za dużo. Mm-hmm. 200 zł, 6 punktów karnych, proponuję mandat. Zdarza się nieraz, nie? Jak tyle tysięcy kilometrów się robi praca, to zawsze gdzieś człowiek się spieszy. Mm-hmm. No i akurat no, od Kępna jechałem na dwóch pasach w miarę wolno, bo nawet wiało tutaj, no, na tych trzech pasach. Gdzieś tam trochę chciałem nadrobić i niestety. Policjanci kładą szczególny nacisk na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W październiku policjanci ujawnili ponad 1500 wykroczeń. Stale powtarzające się przewinienia to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Poważnym problemem są też kierowcy, którzy podczas jazdy rozmawiają przez telefon. Powiedz mamie, że tak, mamo, jak korzystasz z telefonu, to grozi ci mandat 200 zł. A za 200 zł co ty możesz mieć? O matko. I jeszcze, mamo, pamiętaj, że grozi ci dodatkowo taka, w cudzysłowie, kara, punkty potocznie zwane karne. Piątek 27 października wystartowała akcja Znicz i zakończy się 5 listopada. W święto zmarłych szczególnie pamiętajmy o tym, że wokół cmentarzy wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Zachowajmy więc szczególną ostrożność na drogach. Mateusz Czmiel, Echo 24.